Zacznij vloga. Jesteśmy Nuance Radio. Ej, puszczamy dzisiaj Mickey Mouse. Pytasz się Mickey Mouse, a poznałem go w klubie. Serio? And you're coming with us. Yeah, baby. Mickey Mouse. Słuchajcie, my byliśmy teraz na audycji w Nuance, więc mam nadzieję, że chociaż ktoś z was słuchał. Ja oczywiście zapomniałam wszystkim powiedzieć, że tam idę, ale whatever. Jadę teraz na paznokcie, bo aktualnie wyglądają tak i są dość nudne i już stare, mają już prawie miesiąc, także trzeba to zmienić, a następnie udaję się na spotkanie do biura. Mam jakieś spotkanie w sprawie stylizowania jakiejś sesji, także zobaczymy, co to będzie. Jeszcze nie jestem pewna, o co w ogóle chodzi, ale ruszamy i jeszcze jeden fajny news. Dzisiaj wieczorem idziemy na event Wajmy i do tego jeszcze wychodzi moja nuta z Antkiem, która nazywa się Mickey Mouse, pewnie już wszyscy kojarzycie. Ona również już pewnie wisi na moim kanale, jak to oglądacie, dlatego zapraszam was do słuchania i oglądania naszego klipu. Jest kurka ulewa. Nie wiem, co się dzieje ostatnio z pogodą, ale już tęsknię za latem. Ja nie znoszę, jak pada i muszę gdzieś wyjść z domu, bo jak zasypiam i pada, to jest fajny klimacik. Natomiast jak nie zasypiam i pada i muszę chodzić po mieście, to jest klimacik, że tak powiem. Ja chcę lato. Ja generalnie nie znoszę, jak jest tak, że niby jest kurna, ale jednak nie całkiem i nie ma śniegu ani nic. Jakby dla mnie albo jest mega gorąco, albo ma być mega zimno i ma już po prostu padać śnieg, ma być lód, mróz, mam umierać po prostu z zimna, albo mam umierać z gorąca. I dla mnie nie istnieje nic pomiędzy. To moje nowe paznokcie, takie dla jesieniary, typowe. Idealną tą porę roku. To jest pod biurem i mam jakieś spotkanie w sprawie stylizowania jakiejś sesji, to już mówiłam w sumie. Dlatego wbijam do biura i zobaczymy, co tam się dzieje. I zobaczymy, o czym tak naprawdę jest to spotkanie. Jak się dowiem, to wam powiem. Obiecuję. Chyba, że nie będę mogła, to nie obiecuję. Anyway, let's go. Ja mam ten bans. Widzi to gdzieś w UDE. Widzi się Mickey Mouse, a poznałem go w klubie. Co za gość. Mam wrażenie, że mój cały vlog jest z auta. Ale ja po prostu w aucie spędzam większość część mojego życia i to jest bardzo nieekologiczne i po prostu mi się to nie podoba. Don't look at me! Proszę, po prostu nie rozumiem, jak ludzie na mnie się patrzą, jak vloguję. Jesteśmy teraz na pizzy, idziemy do pizzy i olecaj sobie przy tą pizzy, nie? Because I love pizza. I zastanawiam się, jaką będę jadła, bo jest w pizzy, ale teraz taka pizza sezonowa, która jest z wegańską nudzią. Nudzia? Anduja. Nie wiem, jak to się wymawia. W każdym razie z wegańską, tą taką ostrą kiełbasą. I będę to żreć chyba. Albo margarita, jeszcze nie wiem. A margarita też mnie kusi, bo ja generalnie wolę pizzę na czerwonym sosie niż na tym piórze ziemniaczanym, na takim białym sosiku, więc we'll see. Nie wolno. To jest, jak to się nazywa? Habanero pico. Habanero e patate. To jest z piórę ziemniaczanym i z kolendrą i z ostrymi papryczkami jalapeno i z tą czerwoną, bo nie wiem, jak to jest. Jak ona się nazywa? Habanero e patate. A, to są papryczki habanero, okej. Okay. Przepraszam, czy to pan mi zjadł mozzarellę z pizzuni? Nie, to wcale nie, to wcale nie, ani ja, to jest miłość. Robimy szybki outfit check. Lecimy na event Wajmy, na listening party jego nowego albumu. Także będziemy go fajnie, a zaraz potem robimy live. To jest mój brat Menel. To ja trzymam piwo, Mój brat Menel. Niski boomerski. Antek, czy ty jesteś już w halloweenowym przebraniu? Hej, jesteśmy na release party Wajmy. Mega się jaramy wszyscy, jak możemy zauważyć. On jest double parked, double parked. Big support, big support, big support. Jedziemy zrobić live'a na YouTubie. Yeah. Z
dropu Mickey Mouse. Chyba jestem pijany. To będzie pato stream, a nie live generalnie, nie, bo nie, my z Antkiem jesteśmy po dwóch drinkach. Jestem lekko wstawiony. Ja też, ale tak przyjemnie. Redko. Ja bym redko powiedziała, że jest przyjemnie. Nie dla mnie sen. Dzisiaj na miasto idę. Włączyłaś mikrofon? Możesz nie stawać na mojego Mercedesa? Sorry. Dzięki. Oh Jesus. To jest sfera. Jest siku. Ja też możesz siku? Ja nie będzie takie proste w wyszukaniu, więc każdy na telefonie szukajcie, bo to będzie ładowało. Mam! Yeah! Mam! Otwierać. Ej, ja tego nie mogę wyszukać tutaj. Ja też. O jest! Dzisiaj się narodziłem. Ej, dobra, ej, są nasze profile. Okej. Okej. Co się właśnie dzieje? Słuchamy na live naszej nuty i oglądamy klip premierowo, także... Ej, ludzie mówili za cicho, puszczamy jeszcze raz? Tak. Sorry, teraz na pewno... Full focus. Daily Mikołaj. Full focus! Full! Uwaga, teraz full. Nie, a serio, drugiego browara zero odpalam, nie? O baby! Uwaga, nie klik, Maciek, uważaj, żebyś nie klikał nic. Chciałem, żeby włączyć, wiesz, audio z komputera. Ale włączyłeś audio z komputera? Nie, chciałem. A, nie, bo będzie z tego. Ile piję, ile? Te 2 litry na godzinę. Dobra już, bo jak Michu stoisz. Dziękuję ci bardzo. Miłosz przez ostatnie kilka dni szył spodnie i patrzcie w ogóle, jak bardzo ładnie mu wyszły. No slay, są takie trochę flirt. Bardzo flirt, zwężone. Na detale, wszystko jest po prostu pięknie, równiusieńko i bardzo ładnie zrobione. Kiedyś chodziliśmy na szycie razem, ale Miłosz się trochę bardziej chyba wkręcił i będzie teraz szył spodnie, więc będzie mi szył wszystkie rzeczy, jakie tylko będę chciała mieć, prawda? Tak. To są pierwsze spodnie realnie już dla klienta, dla Maxa. Dla chłopaka mojej siostry. Tak, no ale dla klienta, tak? Klienta. Płaci ci? Max? No. Zapłacił mi, no. Ale nie, tylko zapłacił mi za materiał, czyli te spodnie realnie wyszły go 20 euro. Są takie ładne. Dzięki. Przepięknie ci wyszły, naprawdę. Thanks. Ale lśnie się. Gotujemy fasolkę szparagową i robimy pranie i pakujemy się, bo jutro wyjeżdżamy do Londynu i na Gran Canaria. Więc mamy dwa tripy włączone w jeden trip. Tutaj spakowałam, w sensie wyłożyłam sobie wszystkie rzeczy, które biorę. I może kiedyś nagram film, jak się pakuje, bo ja sama lubię oglądać takie filmy, ale tutaj mam na przykład swetry, spodnie i mam wszystko odliczone, bo nie chciałam jakby brać za dużo rzeczy. Ja wiem, że to wygląda, jakby ich było i tak mega dużo. I wziąłam sobie jedne buty do ćwiczeń i do biegania i jeden strój do ćwiczeń. Aha, właśnie jeszcze muszę do niego znaleźć stanik. I lecimy na wakacje. Yeah! Into London, we're going to London, baby.